Cześć, z tej strony oczywiście Czechu, a dziś witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve z DLC Shipwrecked. I tak jak w poprzednim odcinku, który jeżeli nie widziałeś, to oczywiście zobacz, łapaliśmy sobie osy, tak w tym odcinku myślę, że tych os jeszcze przydałoby się połowić, ale by to zrobić potrzebujemy oczywiście silku, czyli to jest na nasze pajęczyny. A pajęczynę znajdziemy gdzieś tutaj na którejś z tych wysp. Skoro miałem to tu. Tu znajdziemy pajęczynę. Więc tu dzisiaj przez cały środek, przy okazji pewnie odkryjemy jakąś nową tutaj wyspę. Dziś przez cały środek będziemy sobie płynąć. No, to tyle. Można... No, nie można. Dobra. Upieczmy sobie to, tak w ogóle to z jedzeniem jest dość słabo, ponieważ ja niezbyt właśnie o to dbam, w sensie nie tyle co nie dbam, tylko zobaczcie ile tu mam wodorostów, tego po prostu nie zbieram, bo jakoś tak nie wiem, doczepiłem się do wyspy. Pytanie jest, gdzie ja zostawiłem łódkę. Dobra, tu jest. Okej, idźmy po tą łódkę i pójdźmy. Wiem, że z około 18 dniu czy coś takiego, czy nie wiem, czy 21 jakoś tak zaczyna się jakaś nowa pora roku i wiem, że mogą wiać silne wiatry, które będą nam całe te nasze ognisko gasić, więc dobrym rozwiązaniem byłoby zbudowanie takiego piecyka z tego, tylko nie wiem jak to się... zapomniałem, jakoś się ten limestone też robiło. Więc to jest na pewno cel na dzisiejszy odcinek, ponieważ te wiatry mogą cały czas gdzieś tam wzrastać. Coraz mogą być silniejsze, więc ile meduz? Wziąłem zbroję? Wiem, dobra. Także jesteśmy gotowi na 100%, by wpaść tam i ich pozabijać. A nie ma nic na środku żadnej wyspy, serio? To dziwne. Byłem pewny, że gdzieś na środku będzie wyspa, okej. Okay. Dobra, gdzie to jest? Tam. Dobra. O, seaweed. Zobaczcie, jedna krótka wyprawa, nie minęła 1/10 dnia, my już mamy 6 seaweedów. Więc naprawdę opłaca się gdzieś tam wyruszać w te przygody, zresztą, no, bo to jest ten dodatek. O, może przy okazji od razu byśmy pozbierali te osy. Tak, to z... W sumie nie, 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 no tak, liny bym zrobił. O, easy, easy, easy peasy, lemon squeezy. Co to kurwa jest? Wow, co to jest? Ej, halo. What the fuck is this? What the f... Mam to na mapie? What the fuck? Nie wiem co to jest. Tylko właśnie problem z tymi pająkami może być taki, że to jest pełno tych os, więc trudno będzie dostać się do pająków, żeby nas osy nie zaatakowały. Tu może się uda. O kurwa, od razu 3, no to słabo. Dobra, ale myślę, że rozpykamy ich easy, że nie powinno być żadnego problemu z tymi pająkami. One są słabe. Pytanie tylko, czy z takiego jednego będą dwa silki. O, są dwa. Okej, okay. Już mamy... A nie, tylko jeden mi potrzebowałem, dobra. Mięso potwora również możemy wziąć i mięso kraba, cokolwiek ono tu robi. Co to jest? Jak ja to mogę? Mogę na to wsiąść! This feature is still in early access, so errors might... What the fuck? Ale nie wiem co... Nie wiem co tu dokładnie pisze. Oj, nie chcę ryzykować, ale mi się wydaje, że jak tam wejdziemy to już... To gdzieś wyruszymy i chyba z tego świata. W sensie, że możemy wyruszyć gdzieś na inny świat, czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, ale fajnie, że ciarki mnie zawsze w takich momentach przechodzą i jest bardzo ciekawy.
A wy to widzicie, znaczy nie widzicie, znaczy widzicie, no dobra. Okej, okay. Weźmy, zróbmy, trawy mam, więc linę zrobię, tylko potrzebujemy jeszcze gałęzi. Zjedzmy tą marchewkę. Kurczę, to mi obniży psychikę. Więc zjem te nasiona po prostu. I te... O, to też mi obniża psychikę. I to... O, dużo, kurczę. Dobra, okej. Okay. Potrzebuję... ile? Potrzebuję 4 patyków, więc tu mamy jeden. O, syk. Myślę, że te... Ej, bo oni się pewnie napieprzają między sobą. To też spoko. Dobra. 4 patyki gdzieś tu powinniśmy ze spokojem znaleźć na tej wyspie. 4 patyki i potem jeszcze tylko linę zrobię jedną i... Easy, easy. Dobra. Kurczę, ja muszę sobie... Ja o tym przeczytam. O, ale to jest bardzo ciekawe, nie? Nowy świat, nowe możliwości, więc... To na pewno wykorzystamy w kolejnych odcinkach. Gdzie, gdy będziemy już gotowi naprawdę na taką wyprawę. O ile to jest to, bo ja nie wiem, ja tam zrozumiałem z tego, że gdzieś mamy wyruszyć. Tylko, że ja mam... że jestem głównym z Anglika, więc... Możliwe, że to też przez to. Dobra, 4 te... Moglibyśmy też więcej pozbierać. A te to można zabić, kurczę. A, to nawet nie muszę, bo to... Gołgańskie takie. Dobra, pozbierałbym nawet tego 8 tych... Tych os, jest ich tu dużo. A ja bym zrobił przy okazji sobie z dwa... Dobra, okej, 8. O kurze, noc się... O, jeszcze mnie napieprzałem, nawet nie zauważyłem. A, bo ja nie mam żadnego armura. Oh shit, no to nie... Oh shit, nie, dobra, założę to, bo zobaczcie, mi życie już zabrały. A przydałoby się nawet ten armor zabrać, ale to szybko spieprzymy. O kurczę, psychika też mi spadła mocno. Dobra, ale myślę, że się opłacało nawet. Dobra, zróbmy ognisko, nie mogę, super. Potrzebuję 2 drewna, serio nie mam drewna. Ale ze mnie drewno. Jak można nie mieć drewna? Honey Club. A, aha, spoko. Dobra, zróbmy sobie ognisko. To zaraz zrobimy. Pozbieram teraz tę trawę. Jeszcze coś tu... A nie, nie mam miejsca. Dobra, zaraz będziemy spadać. Zrobimy sobie ten jedzonko, czyli... Znaczy, nie jedzonko, tylko... No wiecie, żeby... Te osy, żebyśmy mogli zbierać sobie miodek. A potem zrobimy ten... To ognisko takie obudowane. Je się robi z limestone'a, który nie ma... Zapomniałem totalnie, jak się robi limestone. Aha, z tych, dobra. Myślę, że tam będzie trochę tego limestone'a u nas, w bazie. Więc spoko. A, bo one się zmniejszają z czasem. A, to tak działa. No tak, one nie będą wiecznie duże. No to tak, a ja czasem ten... A ja czekam z tymi drzewami, aż one urosną, kurde. Ej, a możemy na przykład w tą łapkę złapać... Możemy, ale po co nam to? Zresztą łapka nam pułapka, znaczy to do łapania jest nam niepotrzebne aktualnie. A ja, kurwa mać, a ja bym akurat to sobie, no i mam przejebane teraz. Dobra, do it. Jeszcze nie mam broń. No schujałe jebańce. Pójdź wam w dupę. No może jeszcze pająk? No serio? Myślałem, że jeszcze pająk. Kurwa, bo ja życia nie mam, no. You're fucking kidding me. Wal się na mordę, kurczę, zabijmy tego pająka. Generalnie to nie będzie zbytnio trudne. Na pewno coś tam życia nam, kurczę, zostanie, nie? Ale chodzi o sam fakt, że odebrali nam, kurczę, pół życia, które mo... Kurwa, jeszcze płonę, nie? Nie, plecak mi... Nie, to nie plecak. O Boże, ale się zesrałem. Ja jebie, już myślałem, że to plecak mi ten. Kuźwa, dobra, koniec. No nie, serio. Kolejny chcę dostać w pierdol.
Ja po prostu nie wiem, jak można grać w tą grę na spokojnie. Szlak mnie trafi, grając w tą grę. A, spłoną to do leczenia się. Dobra, nie ważne. Oj, głodkę, nic nie mamy, kurde. Dobra, upieczmy sobie to mięso. Cooker fish muscle? Serio? Myślałem, że wychodzi coś, nie wiem, innego. Dobra, usmażmy też szybko seaweeda i spadajmy tam. Nie, jeszcze musimy, dobra, jeszcze nie spadamy na naszą wyspę. Kurczę, dużo nam życia odebrali, a teraz też stracimy dużo życia. Ten seaweed fajnie też leczy życie. Dobra, dużo życia stracimy, ponieważ musimy... Ej, słyszę wilki! O kurwa, słyszę wilki. Oj, słyszę wilki, ja nie... Znaczy, z życiem nie jest tak chujowo, ale... Bo teraz jest misja, nie? Muszę podejść do jakiegoś ula i zajebać go, by... rozwalić to ule, ul, żeby zabrać ten miodek taki. I zobaczcie, ile teraz życia stracę. No, może nie dużo, ale no trochę tego stracę. Kurwa, wilki. Dobra, zsipałe. Dwa te... Jeszcze kurde te osy. Dobra, najpierw się uwalnia od tych os. Sobie nie po prostu spieprzę. No, te wilki nie są aż. Tylko trzy? Dwa znaczy? No gdzie uciekasz, te synek? A, bo one się napieprzają nawzajem. Dobra, spoko. Pomogę wam, moi drodzy przyjaciele. A teraz wal się na mordę. O, nie mam... Oh, fuck. Serio, nie mam tego? Potrzebuję linii i dwóch patyków. Serio? To czym ja będę napieprzał? Łopatą? No proszę was. Kurde. Dobra. Jeszcze ten mi się skończy armor. Dobra. Siekierą. Dobra. Siekierą na ryj. Lecimy. Wezmę tylko to mięso i bierzemy tamto. Może wyleci. Nie, aż tak dużo życia nie straciłem. Nie jest tragicznie. Nie powinno już tu te osy wylecieć. Dobra. Jest, dobra. I jeszcze miodek. Okej. Dobra, bo te... Ej, te osy się psują. Nie no, to spadamy tej. Spadamy szybko z tej wyspy. Fajnie, musimy ją zapamiętać, że to jest to coś. Jak byłem poprzednio, to kuźwa nie zauważyłem tego. Dobra, spadamy. Nara. Elu. Dobra, tu jest nasza wyspa, tak? Tak. Spadamy tu, a przy okazji... Patyków nie pozbierałem. Shit. Czy pozbierałem? Nie, na co się wydałem? Na co ja wydałem? A, na zrobienie... Kurde. Na zrobienie... tego do łapania właśnie. Popójmy inną drogą tą. By może coś nowego odkryjemy. Bo tak ciągle płynę tą samą praktycznie. O, widzicie, seaweed przy okazji. Tu mamy te małże jakieś. Głodny jesteś. Spłonię. Kurde, te się psują, a nie wiem, po co one są właściwie. A jak je zabiję, to pewnie wylecą kolce, więc... No okej. Ciekawe, która jest godzina. Dobra, teraz musimy całą wyspę płynąć. Znaczy, nie, możemy tutaj zostawić to. Przy okazji pozbieramy to, co pozbierać chciałem, czyli patyki. Zapewne będą one potrzebne do ulu, ula. Nie wiem. Kurde, potrzebujemy limestone. I to już niedługo. A gdzie mamy? Rafę mamy na dole, dobra. Okej. Dobra, zapamiętam. Rafa na dole, patyki tu. Tylko muszę zobaczyć jeszcze, co dokładnie potrzebujemy, by zrobić ten miotki, żebym mógł zbierać. Ten miód w sumie nic nie daje. 87, 102. Raz, dwa, trzy. Oj, dało. Oj, dało! Trzy dały praktycznie 30. To naprawdę nice, very. I tu też trochę życia. Nie, no to spoko te miody są. Okej, bo ja myślałem, że to totalny jakiś shit jest. Dobra, weźmy sobie jedzenie i znajdźmy icebox. Potrzebujemy dwie deski, czyli potrzebujemy iść narąbać drewna. Czy ja mam siekierę? Mam. Dobra, lecimy. Pozasadzałem dużo tych drzew, więc... Więc spoko. Psychika mi siada.
niedobrze. No, no, halo. Musisz to wywal, a to weź. Mam ten problem, że właśnie nie mam już miejsca w ekwipunku. Jeżeli dwie, jeżeli deska zabiera 3 drewna, to potrzebujemy jakieś 4 deski, czyli jakieś 12 drewna. Dobra, noc się zbliża. Oj, chyba coraz ciemniej się nawet robi. Nie wiem, czy to tak jest, czy ja mam takie po prostu wrażenie. Kurde, te węże wyszły teraz. Liptonized i teraz, kurczę. Będą mnie atakować, szuje. Murzyńskie. Wypieprzaj gnoju. Oj, co zebrałem, czy co za to? Dobra, one nas będą gonić. O, nie miałem oddalone na maksa. Ty, ale mocno można oddalić, shit. Nie widziałem, że aż tak. Tak będzie mi się gorzej grało? Nie, nawet lepiej chyba. Dobra, dzień, spokojnie. Ile to tam potrzebowaliśmy tego? Bo już zapomniałem. 12 chyba. Mam 12, okej. Dobra. Okej, spadamy. Mogę już zrobić ten? Kurczę, jeszcze ta psychika. No to faktycznie trochę słabo z tą psychiką stoję. Czy ja mogę już zrobić food? Nie mogę. A, bo najpierw deski, dobra. Nie! Nie, stop, co? Gdzie to było? To było tu. Okej. A nie, 4! Łe, kurde. Dobra, to jedno zrobimy. Food. Dobra, to zrobimy w następnym dniu. Teraz przydałoby się trochę... rozpalić ognisko, znaczy w sensie. O nie, pająki, znaczy te, wąsze. Wypieprzaj gnoju, dziadzie. Dobra, zase nic, będę przebiegał. To może być ciekawa opcja. Jak będzie padać i tak dalej. O ile to jest do tego. Mamy 6 tego, więc zrobimy limestone 2. Poczekaj, nawet jeden, bo dwóch nie potrzebujemy. Potrzebuję tylko jeden limestone. To mogę wywalić. Tu jest jeszcze... A, tu są jeszcze 2 limestone'y, tej, to easy, easy peasy. Jeszcze tylko piasek, 2 drewna. O nie, psują mi się, shit, potrzebuję szybko drewna. Szybko drewna, bo mi się zepsują i koniec. I nie zrobię sobie tego, a tyle się męczyłem nad tym. Come on. Come on, dalej, koniec nocy. Choć w sumie nie, ona się tak chyba jak do końca zajdzie, to się dopiero kończy, tak mi się wydaje, więc... Możemy coś ugotować? Może na przykład, nie wiem... To? I trzy... Seaweedy. Powinno być chyba ten, meatballsy. Tak mi się wydaje. Dobra. Nie wiem ile tu jest do zakończenia, bo tu mi trochę zasłania. O! Oczy, halo. Panie przyjaciel. Kurczę, ta gra jest bardziej pozytywna niż... ten dodatek jest bardziej pozytywny niż... niż był oryginalny. Kurde. Niż był oryginalny Dawnstar, ponieważ oryginalny Dawnstar był taki... taką smutną grą, naprawdę taką... nie wiem. Zawsze mnie ta gra przytrapiła trochę, jak grałem, czy musiałem coś zabić. A to jest taka bardziej pozytywna. Więc spoko, to jest lepsze chyba. Ten dodatek jest lepszy od podstawowej wersji. Fuck, brakuje mi jednego patyka. Shit, dobra, stop, nie. Nie, bo ja zaraz, wiecie, jak to się skończy. Albo dobra, szybko. Szybko. No weź ten patyk, wywal to, Boże święty. Boże, rób to, szybko, panie. Dobra. A ja już nie mogę? Nie, 4 potrzeba, nie? 4. A mam tylko 2? A, mam tylko 2. Powiedz, że z tego 2 wypadnie, tak. Dobra. Szybko. To. Szybko food i robimy te osy. Shit, bo ona... Gdzie jest moja baza? Jak nie zdążymy, to ja się chyba zabiję, nie? Nie, powinniśmy zdążyć. Chyba się uda. Food. Dobra. Robimy kawałek dalej. Nie wiem, gdzie są kwiaty, dobra, walić to robię tu. Nie wiem, czy one wtedy będą miód produkować, jak nie ma kwiatów. O, ja tak fajnie wziąłem teraz sprytnie i patrz, i teraz będę mógł sobie od razu to zrobić. Więc spoko. Znajdę tylko kwiaty. Choć tu chyba nie ma na tej wyspie kwiatów.
kuźwa, idź, fuj. Dobra. Choć tam, skoro są osy, to jakoś kwiaty chyba muszą być, nie? Nie, no nie wiem. Tak mi się wydaje, że skoro tam są... Są tu osy, ale kwiatów jak nie ma, tak nie... Jak nie było, tak nie ma. Dobra, zróbmy, walnijmy tu. Na pustyni, no słaby pomysł, wiem. Bis, okej. Dobra. Easy peasy. Potrzebujemy teraz tak, dwa drewna i jeden... Ten piasek, czyli dwa drewna, to możemy sobie ściąć jakieś kokosy, bo tutaj ich pozasadzałem nieźle. No nie aż tak dużo, ale... O, tu jest taki ten garnizon, że tak powiem, tych kokosów. Musimy poczekać, aż one wszystkie tam dojrzeją i... Dobra, przy okazji już zasadzę w sumie. A mogę na tym? Mogę. To se tu zasadzę, o. Dobra. Będzie fajnie tu sobie, oski latają, spoko. Co ja potrzebowałem do tego? Dwa drewna i jeszcze jeden piasek. Dobra, musimy znaleźć jakąś górkę piasku i wykopać. Tu na przykład, tam. A mam jeden piasek widoczny, tak? Skoro tylko jeden mam wykopać. O, okej. Przydałoby się jeszcze zrobić oczywiście młotek. Tylko nie mogę, kurde, bo to... Dobra. Robimy tak. Bierzemy teraz ogień, robimy to. O, ile rzeczy dzisiaj zrobiliśmy, kurczę. Jak ta baza teraz fajnie wygląda, widzicie to? Tu sobie takie ten, to nie zgaśnie sobie. Spoko. Do jedzenia, no jeszcze moglibyśmy jakąś farmę zrobić, ale to by długo trwało. W sumie to teraz przydałoby się takie barykady zrobić. Tak w razie czego? Takie, wiem, że... O właśnie, limestone wall. Właśnie takie ten, takie barykady. Tego, na przykład, tu potrzeba dwa patyki. Wiecie, nie wiem, czy przed wiatrem trzeba się chować, ale gdzieś jak widziałem jakiś odcinek z... What the fuck? Dragon Den? Enter the Dragon's Den. Co jest? Jakiś smok, coś tam, nie wiem co to znaczy den. Ile tu w ogóle rzeczy, nie? Jeszcze złapałem jakieś te świetliki. Cobblestone. Dobra, jakieś świetliki złapałem, to tam się do czegoś przynadzą. Kurczę, tu właśnie nie ma kwiatów i to jest problem, że... Że to osy za dużo mi nie będą dawać, może będą mi... Nie wiem. Fajna by była opcja, że... Bo wiadomo, osy tam zapylają różne te warzywa i te kwiaty. Więc fajną opcją te owoce, więc fajną opcją by było jakby te kokosy i tak dalej, gdy dużo os szybciej rosło. Ciekawe by było. Dobra. Właśnie na propos muszę pozbierać te kwiaty, ponieważ moja psychika wygląda jak gówno. Trzeba ją jakieś szybko naprawdę zreperować. W sumie tam jedzeniem i tak dalej też reperujesz. Teraz mi tylko delikatnie wzrasta, a to mi nic nie da zbytnio. O, melon, arbuz, czy coś. Dobra, to jest arbuz, to ja sobie go tu wrzucę, bo pewnie z niego coś, jakieś danie można, czy coś. I co, puste? Puste. No nie ma kwiatów, nie ma, co poradzę. Dobra, to wezmę, to też w sumie wezmę. Położę pułapkę, na pewno się jakiś tam krab złapie. Ok. Okej, kładziemy pułapkę. Weźmy jeszcze te limestone'y. I czekam, aż coś oczywiście się w tą naszą pułapeczkę złapie. A ja z góry wam dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. To by było na tyle. Dzięki wielkie, że obejrzeliście jeszcze raz. Zostawcie łapkę w górę, napisz komentarz. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. I czekaj na kolejne odcinki. Cześć, na razie, pa!